Jeżeli jest to, co myślę, a być może się mylę, ale jeżeli jest to, co myślę, dochodzi godzina 6:30 rano, spójrzcie, słoneczko gdzieś tam się przebija, teraz tego jeszcze nie widać, jest mgła, jestem w polach między wsiami, no i to miejsce wytypowałem na miejsce, gdzie być może kiedyś stała karczma, gdzieś tutaj. Będę sprawdzał te pole. Tu szła droga między wsiami, a tutaj szła druga droga, która się krzyżowała z tą drogą. Tej drogi już teraz nie ma, ale jak widzicie na starych mapach, gdzieś ona tam była i być może tutaj stała ta karczma. Dobra, nie będę przedłużał. Bierzemy się do roboty. No i sprawdzimy. Jeżeli tutaj nic nie znajdę, no to co? Będziemy jechać dalej, na chyby trafił. Niestety, kochani, miejsce okazało się falstartem. Obszedłem tutaj te pola wokół. Ten zagajnik, trochę śmieci, kapsy, zakrętki, kolmosy, parę puszek. No niestety, tak to bywa na poszukiwaniach. Dobra, spróbujemy jechać gdzieś dalej. Przejechałem kilka kilometrów dalej. Jestem koło takiej kukurydzy. Jestem tu od 15 minut. Nic ciekawego się nie dzieje. No teraz padła mi boratynka. Jeżeli dalej nic ciekawego nie znajdę, to co? Filmik będzie się składał znowu chyba z 2 dni poszukiwań. Dobra, do następnego dołka, jakby sobie. No i cyk, będzie kolejna boratynka. Nawet ładny stan. Dobra, jeszcze chwilę tutaj pochodzimy. Słoneczko już powolutku się przebija przez tą mgłę. I jest trzecia monetka z tego pola. To będzie grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Prawdopodobnie. No fajnie. A coś mi się wydaje, że to będzie boratynkowe pole. Boratynka numer 3, a monetka numer 4. Słuchajcie, jeżeli jest to, co myślę, a być może się mylę, ale jeżeli jest to, co myślę, to trzymam w ręku rzymka. Dobra, nagram normalniejszym telefonem, nie kamerką, ale chyba to będzie rzymek. Pierwszy w życiu. Pierwszy w życiu. No, jestem na tym polu, wyszły 4 monetki, 3 boratynki, jeden chyba Stanisław August. No, słuchajcie, tym razem kręcę telefonem. Mam nadzieję, że będzie lepiej widać. Jeżeli to jest to, co myślę, to chyba będzie pierwszy mój rzymek w życiu. I mam nadzieję, nie ostatni, jeżeli to jest rzym. Nie znam się na rzymkach, absolutnie. Tyle o ile.
to co wyczytałem w internecie. Ręka mi się do tej pory trzęsie. Dobra, gdzie jesteś, Rzymku? Tutaj? Rzymek czy nie Rzymek? Piękny. W pięknym stanie. Nie mogę się nacieszyć. No dobra, w domu sprawdzimy, czy to jest Rzymek. W każdym razie, jeżeli tak, no to ten wypad uważam za spełniony. Z karczmy wyszły nici, a tu proszę, jaki piękny strzał. Dobra, idę już w kierunku auta, na dzisiaj wystarczy. Może po drodze sobie znajdę, to wam pokażę. Powolutku śmigam do auta z tym Rzymkiem, mam nadzieję. Ale jest jeszcze jeden sygnał i jeszcze jedna boratynka. Czy ostatnia? Jeżeli ostatnia, to spotykamy się na podsumowaniu. Heja. Tak, idę do tego auta, idę z tego pola, aż chyba nie chcę się schodzić. Z tej dziurki, widzicie, wyskoczyła kolejna monietka. I jest Stanisław August Poniatowski, grosik. Jeden grosz. No jest dobrze, jest ok. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Będzie kolejny moniak. Ale to tym razem już PRL. 20 groszy. Kochani, czas na podsumowanie. A dzisiaj wyjątkowe wykopki. Wjechałem w poszukiwaniu karczmy, a okazało się, że wróciłem z Rzymkiem. No dobra, co tam wyszło? Widzieliście oczywiście na filmie, ale musi być podsumowanie. PRL, boratynki 4, Stanisław August Poniatowski. Nawet nie obracam tych monet, bo widzicie w jakim są stanie. Stan tragiczny. No i to co mi się lubią najbardziej. Słuchajcie, do tej pory jeszcze nie wiem. Wiem, że to na pewno jest srebro, denar rzymski. Stan nawet ciekawy. Tak to wygląda. Monetka, która ma prawie 2000 lat. Pierwszy w życiu Rzymek. I w dodatku srebrny denar. No jest moc. Jeden ze strzałów roku. Nigdy jeszcze denara nie znalazłem. Jest pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Oczywiście ja na te pole jeszcze tam wrócę. Tam ciekawe fanciki wychodziły kiedyś. No i mam nadzieję, że jeszcze coś tam fajnego, ciekawego znajdę. Dobra, kochani. Łapka w górę. Subskrybujcie. Spotykam się na kolejnych wykopkach. Do następnego razu.